Jeśli wydawało Wam się, że widzieliście już wszystko w World of Tanks, tak tym materiałem rozwieje Wasze wątpliwości. Tak jest, ten pojazd ja już widziałem kilka tygodni temu, a Wy dzisiaj go zobaczycie. W każdym razie na razie na sucho, na papierze, ale mam nadzieję, że już niedługo w bitwie. A co to takiego? Jeżeli ktoś lubi Borsuka, niszczyciel czołgów. Nacji niemieckiej na ósmym poziomie, no to tu akurat będzie miał taką wersję, tylko że premium i jeszcze z trzema pociskami w magazynie. Tak jest. W każdym bądź razie, do czego zmierzam? Ja oczywiście nazywam się Hinzul i dzisiaj wam przedstawię Iron Borsuka. Informacji ogólnej na stronie Wargamingu nie ma. Pojawiła się ona dzisiaj chyba rano i nagle znikła. Ale jak doskonale wiecie, w internecie nic nie ginie, oj nie ginie. <ścoughs> to jest oficjalna strona Wargamingu, a tutaj mamy tego właśnie pana Iron Rain Borsik, gdzie on był na stronie, a nagle go nie ma. Co to za pojazd? Już Wam przedstawiam. Jest to oczywiście Premka ósmego poziomu nacji niemieckiej, tylko że różni się właśnie od normalnego Borsuka tym, że ma trzy pociski w magazynku. No to po ile to strzela? Ano, każdy jeden pocisk to jest 490 na strzał. Mało? Myślę, że wystarczy. W każdym bądź razie, zobaczmy sobie suche dane tego pojazdu. Tu jest jedyny błąd. Nie ma akurat takiej wartości 16 strzałów na minutę. To jest oczywiście błąd. Przeładunek tego pojazdu to jest 41 sekund. Tak więc myślę, że nieźle 41 sekund i mamy do dyspozycji 3. Pociski po 490. W każdym razie losowanie jest do dziesiątek, jest to ósemka. Z bonusem do srebra mamy 50%, do EXPA mamy 15%. Jeżeli chodzi o punkty wytrzymałości, 1100. Silnik 160 KONI, niedużo. Jeżeli chodzi o moc na. Tonę. Mamy prawie, no w sumie 10-14, to nie ma nawet 11, tak więc, tak sobie prędkość maksymalna 35 km na godzinę. I oczywiście, jeżeli chodzi o pancerz, no to niestety, ale go nie mamy, tak jak na standardowym Borsuku. Obrót 32 stopnie. I do tego mamy jeszcze oczywiście obrotową wieżę, gdzie obrót wynosi 22 stopnie na sekundę. Penetracja na pocisku właśnie podstawowym mamy 246, tak jak na standardowym Borsuku. Jeżeli chodzi o pociski premium, są tutaj APCR -y 311 uszkodzenia na strzał 490. I z burzaka możemy przygrzmocić za 630. Jeżeli chodzi o czas skupiania, tutaj akurat jest słaba wartość 2 i 7, ale oczywiście, jeżeli zamontujemy odpowiednie wyposażenie, ta wartość zdecydowanie nam się zmniejszy. Jeżeli chodzi zaś o celność 0,37, działo 128 mm. No i tu akurat jest błąd, to tego nie bierzmy sobie pod uwagę, jeżeli chodzi właśnie o szczały na minutę. Przeładunek ogólny jest 41 sekund, gdzie po racji, no to kurczę, no nie wiem, czy damy radę zejść poniżej 40 sekund, zresztą zobaczymy. Jeżeli chodzi o ilość pocisków na tym pojeździe 42 sztuki. Zasięg spota 360 metrów i teraz zobaczmy parametry normalnego borsuka. Również działa 128 mm i zobaczcie, penetracja jest identyczna, jedynie co? Przeładunek 11 sekund jest na normalnym borsuku 11,5 sekundy. No i czas skupiania 2,30, gdzie na, na tej pręce mamy 2,70. Jest spora różnica. Celność tutaj na zwykłym borsuku mamy 0,35, a tam jest 0,35. 7, tak więc również jest delikatna, nieduża, delikatna różnica, jeżeli chodzi o opuszczanie, działa minus 5 stopni, tak jak na zwykłym, właśnie borsuku, ale zobaczcie, właśnie na to, tutaj na zwykłym borsuku mamy 207 koni, a na tym mamy ich 160, tak więc tu jest różnica, tylko że tak, tutaj jest 10 koni na tonę, a na zwykłym jest nie całe 10 tak więc no dziwna sprawa Prędkość maksymalna jest na zwykłym borsuku również taka sama tylko że tak tu akurat ten pojazd, on nie służy do tego, żeby gdzieś tam jeździł mocno po mapie on ma sobie gdzieś tam stanąć z daleka i próbować odstraszyć przeciwników nadjeżdżających, tym bardziej, że słuchajcie, mając w magazynku nie wiem jakie są odstępy jeszcze nie wiem, aczkolwiek mógłbym to wiedzieć, ale na razie jeszcze nie, nie zwracałem na to uwagi odstępy między pociskami jeżeli będziemy strzelać, nie wiem jakie są, w każdym razie mamy do dyspozycji trzy pociski po 490, jeżeli dobrze będzie nam Losowało, no to będziemy w stanie zdjąć na magazynek ósemkę. To jest moim zdaniem bardzo fajnie, a ten pojazd będzie oczywiście losowany również na szóstki i siódemki. Tak więc wyobraźcie sobie, jaka jest moc. Później, przadunek, no, jednak te 40 sekund to oczywiście będziemy musieli poczekać. Tak więc tutaj jest akurat niezbyt dobra wartość. Może i lepiej. I teraz, co najważniejsze, od kiedy ten pojazd powinien się pojawić? Już od 8 stycznia, tak więc. Słuchajcie, następny wtorek, tak? Znaczy, w sumie, w ten wtorek, który będzie. Nie wiem, czy akurat ta data nie będzie zmieniona z tego względu, że Wargaming wypuścił tego newsa. Nagle zorientował się, że coś jest nie tak, i go usunęli ze strony. Ale mówię, w internecie nic nie ginie, mamy informacje, dlatego ja wam przekazuję tego newsa, co nas czeka. I teraz, cena. 16 tysięcy golda. Tu oczywiście ten pakiet największy, a jeżeli chodzi o najtańszą cenę prawie 12 tysięcy golda. Moim zdaniem cena nie jest zła. Bardzo ciekaw jestem tego pojazdu. Tym bardziej mamy kurczę dobre camo, fajne działo, w miarę fajne. 270 to mnie jedynie martwi. Tedekiem, grając przykładowo właśnie Yazim, jak grałem, czy Wuzetem 121 GFT, tam jest czas kupiania zdecydowanie gorszy, ale też świetnie ten pojazd sobie radzi. A tu mamy 270 jak na niemieckie działo, trochę dużo, aczkolwiek no, zobaczymy jak to będzie wyglądało w grze w odczuciu, tak, i teraz yy, w najtańszej wersji mamy niecałe 12 tysięcy golda, niby dużo, niby mało ale no cena można powiedzieć, że taka średnia, bo doskonale wiecie, że musieliśmy czasami płacić za nie, słabsze premki o wiele większą cenę, tak więc jeżeli ktoś lubuje się w tdk dekach, jeżeli ktoś lubuje się, kurcze, w Borsuku no to tu akurat ma Premkę. I to z potężnym działem. I teraz jak ten pojazd wygląda. A no wygląd taki, kurczę, no, typowo niemiecki, z jakąś czerwoną wstęgą. Szczerze powiem, myślałem, że Wargaming zdecyduje się ten pojazd dać jako jedną z nagród, właśnie w tym całym wyzwaniu, które obecnie mamy, te wyzwanie zimowe i tak dalej i tak dalej. Myślałem, że będzie to jedna z nagród, ale jednak nie. Wprowadzą ten pojazd jako pojazd premium właśnie będzie w sprzedaży. To wie, może już pojawi się właśnie tak jak jest tu akurat podane 8. Nie wiadomo tak naprawdę do końca, czy Wargaming nie wycofa się z tego. Trudno powiedzieć. W każdym razie ja Wam robię newsa i to, co u nas w przyszłości czeka niedługo. Kolejna rzecz, taka w sumie dość szybka. Słuchajcie, dostałem takie info. Nie wiem, słuchaj, ja nie, nie, nie daję sobie po prostu ręki za to obciąć, ale przekazuję. Powiem wam tylko po prostu taką informację, że gracze korzystających właśnie z tego PS4 Storu, gdzie mamy tam ten abonament, płacimy czy coś takiego, są rezerwy, gdzie możemy właśnie do World of Tanks kupić za 33 zł. Ale jest prawdopodobnie jakiś błąd i możemy nabić sobie tego. Całą masę. Fakt: Wargaming prawdopodobnie będzie to starał się wycofywać, tak jak kiedyś to było z miejscami garażowymi. W każdym bądź razie, słuchajcie, nawet konto premium można sobie nieźle nabić. Nie wiem, jak oni to rozwiążą. Słuchajcie, nie, nie daję swojej ręki akurat za tym czymś, za tym właśnie rozwiązaniem, bo doskonale wiecie, to jest błąd i nie wiadomo, jak to będzie później rozwiązane. Ale jeżeli ktoś chce zaryzykować, to może spróbować. To jest taka tylko szybka informacja dla. Chętnych. Tylko i wyłącznie to działa właśnie na konsoli PS4. Dobra, słuchajcie, to by było na tyle. Tak się prezentuje nowa, przyszła, Premka. Kto wie, zobaczymy. Może już we wtorek zrobię materiał na ten temat, jeżeli dostanę oczywiście pojazd do testu. Ja w każdym razie go widziałem już w garażu parę tygodni temu. Tak jest. <laughs> I oczywiście czekam na Wasze komentarze pod materiałem. Co o tym sądzicie? Widzę Wargaming rozpędził się, idzie w magazynki. Co nas czeka dalej? Zobaczymy. Może Maus z magazynkiem? Kto wie. Z mojej strony to wszystko, do usłyszenia, hej!